Jadę właśnie taksówką do Doliny Królów, bo jest tam 10 km, to bez sensu lecieć z buta, a taksówka kosztuje całe 12 zł. Więc oto mój kierowca tutaj jest. Jedziemy w ogóle takim Peugeotem, który ma 63 lata i jeździ bez problemu, tak? Więc zarąbisty samochód. Moi drodzy, oto kolosy Memnona 14-metrowej wysokości posągi, które strzegły wejścia do grobowca Ramzesa II. Niestety po całym grobowcu pozostały tylko te kolosy, ale i tak są mega imponujące. Miejsce naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza z tą potężną górą z tyłu. I dobra, wracam do samochodu i lecimy dalej. No, la. 80. I have one, believe me. Okay, give me 50, because no. No, yesterday I... Give me 50. No, thank you. 50. La, shukran. Więc jedziemy dalej. Moi drodzy, znajduję się właśnie w grobowcu Ramzesa XIV. Moi drodzy, właśnie znajduję się w Dolinie Królów, gdzie chowano prawie wszystkich władców Egiptu przez 1500 lat. Znajduje się tutaj 67 odkrytych grobowców. Każdy z nich w środku jest imponujący. Zachowały się niesamowite hieroglify, malowidła, rzeźby. Robi to wrażenie. Jednak jest jedno ale. Za filmowanie tutaj trzeba zapłacić 80 zł i bardzo tego pilnują. W każdym grobowcu jest po 3-4 strażników, którzy tak dobrze pilnują, że no faktycznie nie idzie nic sfilmować. Więc będę starał się z ukrycia trochę pofilmować. Jak widzicie, już trochę mi się udało, chociaż w grobowcu Ramzesa IV musiałem zapłacić 12 zł na piwku, żeby mi dał sfilmować, bo mnie zauważył. A tak to bym musiał odnieść kamerę do przechowalni. Więc jak tu jestem, no to coś nagrać trzeba, prawda? W ogóle miejsce to znajduje się pośród gór, w takim kanionie, więc naprawdę fajne miejsce sobie wybrali starożytni Egipcjanie na pochówek. O! Zobaczcie, te grobowce są wykute tak po prostu głęboko w skałach. Jesteśmy w kolejnym grobowcu. Tutaj akurat strażnika nie ma ani kamer. Thank you.
tym grobowcu kompletnie wszystkiego nie ma, bo wszyscy idą do tych trzech, które mają zaznaczone na mapie jako najciekawsze i wszedłem tutaj jako do czwartego, czyli już nielegalnie, bo do trzech tylko można w cenie biletu wchodzić. Ale skoro i konia, no. Tu jest za mną sarkofag faraona. Na dole napiszę nazwę czyjego faraona, bo teraz nie mam pewności. Jak widzicie, ten grobowiec jest bez żadnych malowideł, bez żadnych ozdób. Jest po prostu goło wykuty w skalę. Co zaraz muszę doczytać, dlaczego tak jest, bo być może został niedokończony i pochowany tylko tutaj po prostu władca. Tutaj na tej płaskorzeźbie Anubis, Bóg zmarłych, zajmuje się pośmiertnie ciałem faraona. Tutaj też jest Anubis w postaci szakala. I look it for you. Thank you so much. Hola. Fuck. Sorry. It. Yeah. Okay. Now so, I forget you. Now no yeah. Egyptian. Yeah. Now not. Now Arabian. Hola. Oh. Now Nubian? Now no Arabian. Arabian. Yeah, Arabian. Okay. Okay. Właśnie mój kierowca jechał. Teraz kieruję się właśnie do grobowca świątyni Hatshepsut. Grobowiec ten był rekonstruowany przez polskich archeologów, jak również i w całości odkrywany przez Polaków. Tak więc w Egipcie ogólnie mamy bardzo duże zasługi, duży wkład w odkrywanie starożytnego Egiptu, ponieważ to właśnie Polacy tutaj są jednymi z głównych archeologów od dziesiątek lat. Przede mną znajduje się grobowiec oraz świątynia królowej Hatshepsut. Jest to olbrzymi grobowiec połączony ze świątyniami, wybudowany w olbrzymiej pionowej ścianie. Został on wykuty w połowie XV wieku przed naszą erą, czyli świątynia ma ta ponad 3,5 tysiące lat. W latach 60. rekonstrukcją zajęła się polska misja archeologiczna w Egipcie i przez ponad 20 lat była kierowana przez jedną osobę. To, jak dzisiaj wygląda świątynia Hatshepsut, zawdzięczamy właśnie polskim archeologom. Okay, one second. I just walked by. Okay. One, two, three, smile, cheese! Thank you.
Moi drodzy, świątynia ta należąca do królowej Hatszepsut, władczyni starożytnego Egiptu z 18 dynastii. Prawdopodobnie rządziła pomiędzy rokiem 1503 do 1482 przed naszą erą. Hatszepsut przyczyniła się do wzrostu gospodarczego kraju, jednak bardzo zaniedbała sprawy militarne. Przez co dorosły już Totmes III musiał zająć się wyprawami wojennymi przeciwko koalicjom antyegipskim, głównie w Syrio-Palestynie. Hatszepsut była jedną z czterech kobiet faraonów. Panowała ona najdłużej. Postać Hatszepsut, zarówno jak wiele innych w historii Egiptu, nie tylko Egiptu, jest dosyć ciekawą postacią, także ja przekazałem tylko te najbardziej podstawowe informacje, bo jakbym się rozgadał na jej temat, to ten film by trwał godzinę, więc to nie ma sensu, po prostu dla osób zainteresowanych polecam, można się zainteresować, coś sobie przeczytać. O, świątynia ta robi naprawdę wielkie wrażenie, jest pięknie zrekonstruowana, ale nie tak całkowicie, żeby była na błysk jak nowo wybudowana, co zdecydowanie dodaje jej uroku. Tutaj znowu się koleś za mną kręci, bo oczekuję na kasę, ale jednak no, nie mogę codziennie tak rozdawać pieniędzy, bo w końcu kogoś normalnie zrzucę z mostu. Przyjrzyjmy się tym jeszcze tutaj płaskorzeźbom. To widzicie, jakie tutaj jest sklepienie? W praktycznie wszystkich świątyniach oraz grobowcach możemy znaleźć sufity pomalowane na niebiesko z namalowanymi żółtymi gwiazdami. Przedstawiają one po prostu rozgwieżdżone niebo. Dobra, będziemy jechać do następnego miejsca teraz. Te taksówki wszystkie wyglądają tak samo. Jakby nie kierowca, hej, to nie wiadomo, która to jest. Ale... hej. Okay. Przede mną świątynia Ramzesa III, nazywa się świątynią Habu. Miejsce, jak widzicie, nie jest już takie popularne jak poprzednie, bo tutaj nawet nikogo w ogóle nie ma. Leży gdzieś pomiędzy po prostu na osiedlu jakiś tam sobie domków. Więc no, wydaje się ciekawa. Fajnie, że mi ją zaproponował mój kierowca. Kompleks ten jest otoczony murami obronnymi. Całość stanowiła centrum administracyjne regionu. Wnioskuje się, że
Wszystko to ma związek z rezydencją Ramzesa III. Niestety do dnia dzisiejszego z jego pałacu pozostało tylko kilka fresków przedstawiających władcę w haremie. Spójrzcie tylko na te niesamowicie dobrze, wręcz doskonale zachowane hieroglify. Sceny tutejsze, wszystkie tutejsze sceny, wszystkie płaskorzeźby, wszystkie hieroglify przedstawiają sceny wojenne. Nawiązują one do zwycięstw wojennych Ramzesa III, głównie do zwycięstw Ramzesa nad Libijczykami oraz nad ludami morza. Na tych kolumnach znajdują się wizerunki Amona Ra, ponieważ jako najważniejsze bóstwo, najważniejszy bóg Egiptu, był on po prostu czczony w każdym miejscu. Zwróćcie uwagę, jak głębokie są te wszystkie hieroglify tutaj. Na głębokość jakieś 10-12 cm. Znaczy, wchodzi mi tam całkowicie dłoń. No, muszę przyznać, że ta świątynia robi na mnie olbrzymie wrażenie. Jest naprawdę zachowana w doskonałym stanie. Zobaczcie, ile kolorów tutaj się zachowało. Sufity. Naprawdę to jest niesamowite, że jakby nie patrzeć miejsce, to ma ponad 3500 lat. Obecnie znajdujemy się w najbardziej zniszczonej części świątyni, czyli w rezydencjach samego faraona. Ha. Wspaniałe miejsce. Nigdy nie myślałem, że to są całe ściany pokryte relifami, płaskorzeźbami, hieroglifami. Myślałem, że to są jakieś po prostu części, gdzie są zapisane. A super, bo jestem mega pozytywnie zaskoczony. Tutaj w tym pomieszczeniu mamy właśnie scenę z życia faraona Ramzesa III. Przedstawia ona harem faraona. Mamy tutaj
służbę, która niesie potrawy, a tutaj siedzi faraon na tronie. Za nim zaś znajduje się bogini. Moi drodzy, taka mała uwaga, bo jestem trochę poirytowany. Jestem w Egipcie 4 dni. Już kilka razy widziałem, jak obcokrajowcy rozdają na prawo i na lewo pieniądze lokalnym, którzy podchodzą i mówią: bakrzysz, bakrzysz, dałbyś coś, mam biedne takie malutkie dzieci, dałbyś coś. I normalnie biorą, wyciągają Niemcy, Amerykanie, Japończycy, Brytyjczycy. Wkurza mnie to, bo ja przez to, że nauczyliście, wy turyści, którzy jedziecie i rozdajecie: o, on ma malutkie dzieci, jaki biedny, malutki murzyniątko. Nie, nie, pieniędzy się nie rozdaje, ludzie, bo ja teraz, jako niezależny podróżnik, nie mogę spokojnie przejść ulicą, bo lecą za mną: no daj pieniądze, daj pieniądze, daj pieniądze. Wszyscy, od małych po dużych. Więc wy, turyści, nauczyliście ludzi, że o, przyjechał biały z Europy czy z Ameryki, ma pieniądze, może rozdawać wszystkim. Gówno prawda, ja ciągną ode mnie pieniądze za to, za tamto, a ja potem wpieprzam suchy chleb, kurwa, bo nie mam. Więc nie rozdaje się nikomu pieniędzy. Jak ktoś chce pieniądze, jest potrzebujący, praca zawsze się znajdzie. Praca znajdzie się przy noszeniu kamieni archeologom w takim Egipcie. Mało zarobią? Zarobią. Ale nie będzie chodził i żebrał. Więc proszę was, nie dawajcie pieniędzy ludziom na ulicy. Jeżeli poprosi o jedzenie, o wodę, można dać. Macie niepotrzebny ciuch, poprosi o ubranie, dać. Jak przyjmie, super, zrobiliście dobry uczynek. Ale pieniędzy się, kurwa, mać nie rozdaje. Bo się uczy dziadostwa ludzi. To miejsce jest tak niewiarygodnie piękne i tajemnicze. Nie ma tutaj ludzi przede wszystkim, bo wszyscy skupiają się na Dolinie Królów i na świątyni Hatshepsut. A ja uważam, że Habu jest o wiele ciekawsze niż Dolina Królów i niż świątynia Hatshepsut. Także wbijajcie do świątyni Ramzesa III, Habu świątynia, bo naprawdę warto tutaj przyjechać. Jest niesamowite, jest taki klimat tajemniczy, że chciałoby się tutaj noc spędzić albo przenieść się w czasie o te kilka tysięcy lat. A. No dobra, to dzisiejszy dzień, pomimo że jeszcze się nie skończył, jest godzina 15 dopiero, był super mega intensywny, jestem zmęczony zwiedzaniem, wrażeniami zarówno jak i temperaturą. Płynę ponownie na swój brzeg i wracam do hotelu. Tak więc mam nadzieję, że dzisiejsze zwiedzanie niesamowitego, starożytnego Egiptu wam się podobało. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji, jeśli to nie zrobiłeś, a zachęcam do subskrypcji, ponieważ jak widzisz na moim kanale dzieje się bardzo dużo, a więc nie przegap kolejnych przygód, kolejnych odcinków. Do zobaczenia, cześć!